Kolejny wniosek o przedłużenie sankcji w postaci aresztu tymczasowego wobec Dariusza M. złożyła w Sądzie Okręgowym Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Do ostatniego zatrzymania suwalskiego biznesmena doszło w grudniu 2020 roku. Śledczy postawili mężczyźnie szereg poważnych zarzutów. Wśród nich wyłudzenie 300 milionów złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, udział w mafii paliwowej, a nawet kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Listę zarzutów uzupełnia tzw. pranie pieniędzy i doprowadzenie do wystawienia kilkunastu tysięcy faktur poświadczających nieprawdę. Jak ustalili śledczy, dokumenty te opiewają na wartość 1 miliarda 300 milionów złotych. Ostatnie z dotychczasowych postanowień o tymczasowym aresztowaniu przedsiębiorcy wydano w marcu bieżącego roku. Termin wygaśnięcia sankcji określono w nim na dzień 31 maja. Prokuratorzy niezmiennie stoją na stanowisku, że uwolnienie Dariusza M. grozi matactwem procesowym. Nie bez znaczenia jest również fakt, że za zarzucane mu czyny grozi wieloletnie więzienie. Jak nas poinformował Paweł Sawoń, rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku, posiedzenie w sprawie wniosku śledczych najprawdopodobniej odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Dokładna data jeszcze nie została przez sąd wskazana.